71 900. Sebastian Skrzypczyński. Walka zakwotowana na 4 rundy. Ale po 8 minut. Tu z przerwy. Sebastian, zwycięstwo nad Danielem Urbańskim na gali w Międzyzdrojach było przełomem w twojej karierze i wielu kibiców zaczęło zwracać na ciebie uwagę, zaczęło śledzić twoją karierę, tych, którzy cię wcześniej nie znali. Potem stoczyłeś walkę w Szwajcarii i była ona bardzo mało nagłośniona. Czy możesz nam przybliżyć przebieg tej walki? Wiemy, że miałeś przeciwnika na deskach w tej walce, natomiast nie udało się wygrać. No nie udało się wygrać przed czasem. Na wyjeździe bardzo ciężko jest wygrać na punkty. Nie tylko walczy się z zawodnikiem, ale też z sędziami i z kibicami. No, najważniejsze jest to, że nie było żadnej kontuzji, wyciągłem jakieś doświadczenia z tej walki, zrobiliśmy dobre widowisko, nie czułem się przegrany w tej walce i zdobyłem doświadczenie. Czyli traktujesz tą walkę właśnie jako taki etap przygotowawczy dla tych walk w Polsce przed polskimi kibicami? Czy była to tego typu walka, czy traktowałeś to jako taką walkę o poważny jakiś cel? Każdą walkę traktuję poważnie. Zawsze chcę wygrać, zależy mi na tym, po to trenuję, żeby wygrywać, po to przyjeżdżam na galę, żeby wygrywać, no i zrobić dobre widowisko, a no, nie zawsze jest tak, że się wygrywa w tym sporcie, bo to jest boks, a każdą walkę traktuję bardzo poważnie i każdą chcę wygrać. Pytam dlatego, bo wiadomo, że nie do każdej walki możesz przygotowywać tyle czasu, ile byś chciał. Ile czasu miałeś na przygotowania przed tą walką w Szwajcarii? Bardzo ostro trenowałem przed walką z Danielem Urbańskim w Międzyzdrojach, także było tylko podtrzymanie formy. Troszeczkę takich elementów dołożyliśmy, cały czas dokładamy do rzemiosła bokserskiego. No i zawsze jestem przygotowany do każdej walki, przynajmniej staram się być perfekcyjnie przygotowany. Wiadomo, to nie jest walka 12-rundowa, żeby trzeba jakichś tam specjalnych przygotowań, ale na te 6-8 rund to zawsze jestem gotowy. Wiemy, że sparowałeś we Wrocławiu i tam doszlifowywałeś elementy swojego rzemiosła bokserskiego. Powiedz, jak wyglądały tamte sparingi i na czym pracowałeś? No generalnie starałem się robić to, co zawsze mi wychodzi najlepiej, swoje akcje, pressing cały czas, zadać mocny cios, szukać dołu, no nie zawsze to w walce wychodzi, na sparingach nieraz się udaje, coraz częściej, miejmy nadzieję, że będzie wychodziło zawsze, kiedy chcę i ta forma będzie rosła. Twój jutrzejszy przeciwnik, czy wiesz coś o nim, jaki będzie plan walki na jutro? Agresywny pressing od początku, tak jak zwykle widzimy w tym wykonaniu? Raczej tak, no bo cios w miarę mocny mam. Nie lubię szukać zawodnika w ringu, lubię walczyć, lubię wymiany, lubię pół dystans. Jeżeli zawodnik będzie też chciał walczyć, na pewno stworzymy fajne widowisko, które będzie się podobało kibicom, no i na pewno wygram. No. Sebastian, życzymy zwycięstwa w jutrzejszej walce. Twój styl, twój boks zdobywa coraz większe uznanie i kibice zaczynają naprawdę dostrzegać, że mamy wojownika w polskim boksie, który daje z siebie wszystko i żaden przeciwnik na pewno nie może się czuć komfortowo w walce z nim, nawet faworyzowany, taki jakim był Urbański. Także pozdrowienia od wszystkich kibiców boksera, od wszystkich prawdziwych kibiców boksu w Polsce. Również pozdrawiam, proszę trzymać za mnie kciuki, jeszcze na pewno wiele, wiele emocji będzie na moich walkach. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki serdecznie.